Witam Państwa serdecznie. Albo masz, trzymaj. Nie, no tak jest lepiej. To ja będę dźwiękowcem. Akcja. Przepraszam. O Boże, jeszcze raz. Nagrywa kamerę. Pan nagrywa kamerę. Nagrywa naszą pracę. Jak ty pracujesz, pan nagrywa, wiesz? No. Ekipa filmowa, żeby zrobić dobry film, myślę, że powinna być współgrająca, też kreatywna i myślę, że to jest największa cecha, bo trzeba wymyślić scenariusz i pomyśleć nad tym wszystkim. Na początek mieliśmy różne pomysły, od kryminałów połączonych z komedią, zabójstwa, sfingowane zabójstwa, samobójstwa, które okazują się zabójstwem. No więc zaczynamy jakby od samego pomysłu na filmy. To jeszcze zaczęliśmy od wprowadzenia, ponieważ my się na tym nie znamy za bardzo, więc zaczęliśmy od takiego wprowadzenia, poznaliśmy jakieś poszczególne części filmu, takie jak kadr czy ujęcie i potem jakby powstał pomysł i powstał scenariusz, powstał storyboard. No i potem jeszcze było dużo modyfikacji na tym. Podzieliliśmy się na role takie jak reżyser, dźwiękowiec, i aktor i jeszcze inny oświetleniowiec. No tam w miarę dużo ich jest. No i potem po prostu zaczęliśmy nagrywać i na końcu będzie montaż. Właśnie to była jakaś taka droga, że nawet bez tych pomysłów, które w sumie nie doszło do ich skutku, to one były potrzebne, żebyśmy doszli do czegoś innego, bo bez tego byśmy do tego nie doszli. No, także zdecydowanie film, który był na początku, nie był o tym, o czym jest teraz. A więc co do atmosfery, no to, która planowała nas na planie, to na pewno była dosyć luźna. Wymienialiśmy się pomysłami i po prostu staraliśmy się dobrze bawić i też jednocześnie zrobić coś naprawdę dobrego. Tworzenie filmu na pewno jest bardzo fajne, ciekawe, bo tak jakby można stworzyć odmienny świat, a nie to, co się widzi na co dzień. Chociaż to też można. Tak jakby można zrobić wszystko. Można dać się ponieść wyobraźni. Fajnie było być na tych warsztatach i polecam te warsztaty, dlatego że można się stać członkiem jakiejś ekipy filmowej od początku do końca. To nie są warsztaty tam dwugodzinne, w których poznaje się ludzi, ale w sumie to tylko się wie, że istnieją. Tylko to jest taki długi dosyć proces, takie coś, co daje satysfakcję na koniec. Dużo nowych znajomości. Po prostu taką też przyjemność z tego czasu spędzonego, jakby doświadczenie też na przyszły czas, jak mi przyjdzie, nie wiem, robić coś sama czy coś takiego, więc to naprawdę był bardzo owocny czas. Gimnastyka sama zrobię!
przestań. Teraz mi się będzie lecić ta piosenka. To nie ma teraz tutaj tej żadnej roli. Ja. To chodź. To chodź. Ja nie mam. No to chodź. No chodź. Podejdź ktoś. Słuchajcie, dobra robota.